Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Juno. Przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Silent Hill 2. O nie, znowu kanały. Błagam mnie. Nie chcę tam iść. Długi jest ten korytarz w ogóle. Zamknięte. No, przynajmniej mały problem. Czemu ja cały czas biegam z shotgunem w rękach? Nie. To będzie bezpieczniejsze. Ale to możemy... Nie, to nie jest shotgun, to jest shotgun. Warto przeładować i mamy drzwi. Drzwi w kanałach. Nie no, spoko. Maria? Maria? Maria, no! A ta znowu umarła. What happened to you? Świetnie. Biedna Maria. Why? Tak, niestety nie byliśmy w stanie pomóc Marii. Chyba pozostaje nam po prostu... O, te drzwi są otwarte nagle. Wiecie, tutaj chyba warto sobie zapisać, ponieważ... nie chcę przez ten filmik znowu przechodzić. Biegniemy. A co nas tam czeka? Ja w sumie chyba pamiętam, ale dobra, na razie nic nie powiem. O, apteczka. Oj, to jest podejrzane, naprawdę. Bardzo podejrzane. Cmentarz. Tu mamy zapis, ale my zapisywaliśmy przecież. Tu coś leży jeszcze. Całkiem fajny cmentarz, gdzie ludzie zamiast niczy przynoszą naboje. Mamy jakieś groby. Może poczytajmy sobie nagrobki. Eddie Dąbrowski. To przecież ten koleś gruby, którego spotkaliśmy, nazywał się Eddie, prawda? No właśnie. A tu jeszcze jeden ominęliśmy. Angela. Przecież z nią też rozmawialiśmy. A tutaj? James Sunderland. I ten grób jest bardzo głęboki, dlatego James tu wskoczy bardzo rozsądnie. Ej, nie było fajnej scenki skakania do dziury. O, już tutaj nie mogę zapisać. Czyli dobrze kojarzyłam. Wiem, co tu będzie. Znaczy, wy pewnie też się domyślacie, ale dobra, tam szczegół. Znowu długi, długaśny korytarz. I mam ciary na plecach, jak zwykle. Robi się coraz mroczniej, czerwono. I wiem, że zaraz się pewnie wystraszę. Jakieś zwłoki. No i sam Eddie. Zwariował kompletnie. Eddie? What are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass. You're nothing but a waste of skin! You're so ugly, even your mama don't love you! Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead! And a corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him! Just like that. Eddie, have you gone nuts? I knew it.
You too! You're just like him, James! Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met! Okej, okay, i mamy kolejnego bossa, którym jest Eddie. Tak, jak zapewne się domyślaliście, albo i nie, ała, nie bij mnie Eddie, bo też dostaniesz, bo ja też całkiem nieźle potrafię się bić. Właściwie to James się nauczył tutaj w tym mieście po prostu. Miasto go zmusiło, takie życie ulicy. No, nie bij mnie może, co? Wow, James, ten health drink to się przyda na pewno. Czemu on... Nie, 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 James. Dobra, może wezmę apteczkę. No, ja widzę, że ja tu ich nie mogę zaoszczędzić. Idź, idź, idź. Będziemy tak się strzelać, jak idioci. Ja wezmę na niego shotguna, albo w sumie... Dużo mam do tego... Nie, nie. Nie będę marnować amunicji przecież na głupiego Ediego. No, James! Przecież... Możesz. No, serio? Ja tu zaraz umrę. Kurde. Ja nie wiem, jak ja mam zamiar przejść tą grę. Uciekaj stąd. Eddie, idź. Kurczę, znowu... fatalnie jest. Po prostu... z tymi... zacinającymi się scenkami w tej grze. Po prostu okropność. Ale health drinków już nic to mi tutaj nie dali, no. Muszę za nim biec. Nie mogę zapisać. I patrzcie, jak mało mam wszystkiego. Nie podoba mi się to naprawdę. No ale dobra, z shotgunem idźmy szybciej. James, when you're hated, picked on, spit on, just because of the way you look, after you've been laughed at your whole friggin' life. That's why I ran away after I killed the dog. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died, all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. He's gonna have a hard time playing football on what's left of that knee. You think it's okay to kill people? You need help, Eddie. Get all holy on me, James! This town called you too! You and me are the same! We're not like other people! Don't you know that? Let's party! Wow, on tu biegnie. Trzeba uciekać, uciekać. Najpierw sobie chyba pouciekamy chwilę. Trzeba ogarnąć, gdzie on jest. On jest bardzo szybki, jak na takiego grubasa. James, uciekaj! James, mój drogi, biegnij. Czyli strzał i trzeba uciekać. Czy to jest jakaś rzeźnia? Chyba tak. Widzisz, Edita, kończą takie ała grubasy, jak te, które chcą zabić innych. Przeładujemy sobie. A niech stracę. Chociaż końcowy boss nie jest aż tak trudny. Jest, dobra, jest bardzo trudny, ale dobra. No, James, ty ćwoku. Nie. Czy on zacznie kiedyś strzelać? Mam nadzieję, że nie. Kurde. Nie, nie.
Przeżyjemy to. Zmienimy broń. Ta jest to prawda wolniejsza, ale jest dosyć mocna. Nie. Ja nie przejdę tej gry. Ja to wiem. No, James, jeszcze marnujesz amunicję. Amunicja jest tutaj na wagę złota. No, znowu. No nie, no. Czemu on mi to robi? Ale nie straciliśmy w sumie życia. Dużo mam amunicji? No tak średnio, średnio, ale dobra, tam... On teraz ucieka od nas. No, nie, 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 nie. Zgiń, zgiń! Oczywiście Eddie, nie James. A co tam? Zaszleję i... Tak, użyłam kolejny medykament. I już tego żałuję. Eddie? Eddie? I killed a human being. A human being. Mary. Did you really die 3 years ago? No i udało nam się, ludziska. W sumie nie spodziewałam się, naprawdę. Myślałam, że będzie trudniej, gorzej i w ogóle. Czy mogę tu coś wziąć, cokolwiek? Chyba nie. Nawet nie wiem, gdzie mam iść. Nie mam już kompletnie amunicji prawie. Znaczy, mam amunicję, ale nie mam życia. Życia nie mam, kompletnie prawie nic. Wyszliśmy na zewnątrz. Weźmy sobie do ręki. No to przeładujmy. Nie, nie to. To też przeładujmy. I weźmy rurę. Czy tutaj coś jest? Czemu tu nic nie ma? O, mogę już zapisać. Na szczęście. Tak, to się przyda. Nie wiem, czy na dobrym slocie, ponieważ... mogę później pożałować, że tak zużyłam... wszystkie prawie apteczki. O, tu coś. Aha, nie, dobra. No, za zapis to ja dziękuję. Mam własny. Idziemy tutaj mostem. Tam widzę jakieś światło latarni bodajże. I mamy łódkę. Dość ciekawa sekwencja, w której płyniemy właśnie łódką. Nie mam pojęcia w sumie, gdzie płynąć, dlatego staram się płynąć gdzieś przed siebie. I nie wiem, czy to mi coś daje, czy nie. Tak, moment w grze bardzo wręcz ekscytujący. No ale ciekawe urozmaicenie. I najdziwniejsze jest to, że mimo iż nie jest ciemno, muszę przyznać, że tak jakby się trochę boję w tym momencie. Bo zobaczcie, taka niepewność, nie? Jest tak... no jasno, ale jest... tak okropnie... cicho, spokojnie. I po prostu ja nie mam pojęcia, czy przypadkiem na mnie coś zaraz nie wyskoczy. No i... strasznie w tym momencie boję się zgubienia. O, widzę światło. Już wiem, że się nie zgubię. Ale zawsze mam taki lęk, że gdzieś popłynę, nie wiem, zgubię się i nigdy nie znajdę drogi.
jest po prostu straszne. I takie uczucie przytłoczenia przez tą mgłę. Ona jest taka tutaj, taka mocna. Normalnie można byłoby ją ciąć nożem bądź wiosłem, nie wiem, tak bardziej tematycznie. No i chyba dopływamy do miejsca docelowego. Wreszcie. Okej, no i jesteśmy na tym drugim brzegu jeziora i biegniemy do Lakeview Hotel, czyli takiego no, hotelu, w którym kilka lat temu zatrzymali się James i Mary. Tak, kiedy... no, mamy tu jakieś fontanny i co tu jest? Pozytywka. Jakaś tam mała syrenka, czy coś takiego. Tamto światło mnie naprawdę przeraża. Tak, rozglądam się tutaj w poszukiwaniu jakichś health drinków czy czegoś i te krzaki, drzewa, czy co to tu jest, mają naprawdę słabe tekstury, ale dobra, tam szczegół. Czy możemy wejść do środka? Chyba nawet musimy wejść do środka. I jest mapa. No, zobaczcie. Tak, przy pokoju 312 coś jest napisane. Ja tutaj zapiszę, tak na wszelki wypadek. Ale my tam nie pójdziemy na razie, bo chcemy rozejrzeć się po reszcie hotelu. Nie wiem, restauracja. Co? Nie wiem w sumie. Można pójść do restauracji, czemużby nie? Tu jest winda i w ogóle... James na coś patrzy. Jakiś talerz, a na talerzu klucz. Któż by się spodziewał? Ktoś tu jest. Laura. Did I scare you? Yeah, you did. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Laura, how old are you? I turned 8 last week. So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back.
That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one, Mary. Huh? I must have dropped it. Laura. I gotta find it. Laura! Okej, po rozmowie z Laurą jeszcze raz zapiszemy. No, to dowiadujemy się naprawdę coraz ciekawszych rzeczy. Czy coś tutaj jeszcze jest? Chyba nie. Nie wiem, gdzie mam iść teraz. W sumie do tego pokoju dalej nie chcę iść. I coś tu jest. Wow, tego już znamy i... No nie, no... To już jest, że tak powiem, znany przeciwnik, od którego raczej będę uciekać. Tak, nie mam zamiaru z nimi walczyć, ich jest dwóch. Czyli schodami w dół, proszę, James, nie umrzyj. Koleś, błagam cię. Ja bym się z nimi rozprawiła raz, dobrze, ale dobra, to... No, James, błagam cię. Uciekaj. Do piwnicy. Nie wiem, czy co to jest, jakieś piętro niżej, dobra, co by to nie było. Piwnica jest okej. Okay. Wow! Manekin! Ciebie też dawno nie było, co? Nie, dwa. Kurde, robi się coraz trudniej. James, nie umrzyj, bo nie pamiętam tych dwóch zapis. A, po rozmowie z Laurą chyba, co? Nie, 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 nie. James, James, spokojnie. Wiem, że dasz radę. No, James, proszę cię. No nie, no, dobra, mam lepszy pomysł. Nie wiem, czy to się uda. Najwyżej będzie fail i umrę. Dobra. Ktoś chce jeszcze dostać? I zdychać mi tu. No. Znaczy, z tym to my chodzić nie będziemy, bo to jest takie raczej ciężkie. Czy tu coś mogę wejść gdziekolwiek? Nie? Przynajmniej nie ma tutaj tych tamtych. Zamknięte. James, patrzysz na coś. Co to jest? Tu coś leży. Thinner, to jest rozpuszczalnik? Chyba tak. Dobra, tutaj zapisuję i na razie kończymy ten odcinek, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. I mam nadzieję również, że ja tą grę w ogóle przejdę. A na razie, cześć wszystkim!